Witajcie. Dziś mój pierwszy porządny komentarz polityczny. Większość z Was zapewne kojarzy mi program z animowanymi filmikami, w których staram się na ile potrafią obiektywnie i krytycznie analizować różne sprawy, jak aborcja, ordynacje wyborcze i tak dalej. Ale nie mogę też ignorować tego, co się dzieje i co jest mówione w polityce, w mediach, w sztukach, w literaturze, w filmach i tak dalej, i tak dalej. Zatem do komentowania tego wszystkiego i do podzielenia się z Wami moim całkowicie subiektywnym zdaniem stworzyłem ten nowy segment zwany komentarzami politycznymi, które to będą się pojawiały całkiem sporadycznie w zastępstwie za standardowe odcinki. I przechodząc od razu do meritum, legalizacja małżeństw homoseksualnych w Niemczech. W miniony piątek Bundestag przyznał parom jednopłciowym prawo do zawierania związków małżeńskich. Projekt ustawy poparło w piątek 393 posłów SPD, Lewicy, Zielonych oraz część chrześcijańskich demokratów. Konkretnie 1/4 posłów Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej zagłosowała za małżeństwami osób homoseksualnych. Przeciw było 226 posłów z klubów CDU, CSU, czyli generalnie z partii o profilach chrześcijańskich. Okej, co to oznacza? Jest wiele podobieństw między wprowadzeniem równości małżeńskiej w Wielkiej Brytanii kilka lat temu, a jej wprowadzeniem teraz w Niemczech. Po pierwsze, wprowadzenie równości małżeńskiej w obu krajach odbyło się pod rządami konserwatywnych polityków. Co prawda David Cameron, ówczesny premier i przewodniczący partii konserwatywnej Wielkiej Brytanii, gorąco wspierał legalizację małżeństw homoseksualnych, podczas gdy Angela Merkel nie pałała entuzjazmem do tego pomysłu. Niemniej dała zielone światło dla głosowania w parlamencie, powiedziała, że nie będzie dyscypliny partyjnej i każdy będzie mógł głosować wedle własnego sumienia. No i musiała sobie zdawać sprawę, jak takie głosowanie się zakończy. Drugie podobieństwo to fakt, że partie konserwatywne i w Niemczech i w Wielkiej Brytanii były dosyć podzielone w tej kwestii, czyli w piątkowym głosowaniu aż 25% posłów partii konserwatywnej CDU zagłosowało za małżeństwami homoseksualnymi, a kilka lat wcześniej w Wielkiej Brytanii partia konserwatywna była podzielona niemal po połowie. 136 posłów partii konserwatywnej wówczas zagłosowało przeciw małżeństwom homoseksualnym, ale 127 posłów, w tym premier, zagłosowali za. Zatem widzimy bardzo wyraźnie przewartościowanie w Europie Zachodniej, w wyniku którego równość małżeńska nie jest już tylko postulatem lewicowców czy liberałów, ale właściwie częścią pejzażu społeczno-politycznego tych społeczeństw przy akceptacji, poparciu bądź braku sprzeciwu istotnych sił politycznych. Tak zatem dziś wygląda mapa Europy pod kątem uznania małżeństw homoseksualnych, a tak mapa świata. Widzimy w ostatnich latach falę legalizacji, która przeszła przez świat zachodni, ale, co akurat mnie napawa smutkiem, fala ta póki co zakończy się na granicach Polski. Teraz jest moją wielką przyjemnością zrobić krytyczny przegląd prasy prawicowej komentującej to piątkowe wydarzenie. Oczywiście komentarzy nie brakowało i ich liczba będzie jeszcze rosnąć w najbliższym tygodniu. Ja jednak wybrałem dwa artykuły, które wydawały mi się najbardziej reprezentatywne wobec powiedzmy pewnego klimatu czy nastroju wielu internautów i przede wszystkim wydawały mi się dosyć poczytne. Na pierwszy ogień idzie portal prawy.pl. Komentarz pani Anny Wiejak jest bardzo krytyczny, ona sama jest bardzo zbulwersowana legalizacją małżeństw homoseksualnych. Co zresztą widać po samym tytule. Niemcy zrównali homozwiązki z rodziną. Gaje będą mogli adoptować dzieci. Jest już kilka rzeczy, które mógłbym skomentować na temat samego tytułu, ale chciałbym odnieść się do kluczowego, koronnego argumentu pani Ani, mianowicie, że ponad 40% czynnych homoseksualistów to pedofile. Pada oskarżenie o pedofilię i bardzo się z tego cieszę, gdyż jest to mit, fałsz i kłamstwo, które należy obalić, bo jest to po prostu stek bzdur. I żeby udowodnić generalnie, że to oskarżenie o połączenie czy powiązanie homoseksualności z pedofilią jest niczym więcej jak kłamliwym mitem, potrzebuję niczego więcej jak innego artykułu z portalu prawy.pl sprzed 4 lat. Pani Agata Bruchwald cytuje w nim różne prace naukowe, które rzekomo dowodzą, że jest powiązanie między orientacją homoseksualną a pedofilią. Autorka cytuje w szczególności wyniki jednego badania, pisząc, że jego autorzy jasno wskazują, że odsetek homoseksualistów wśród pedofilów wynosi od 9 do 40%, a także we wnioskach publikacji autorzy dowodzą, że pedofile homoseksualni są groźniejsi niż heteroseksualni. Wydawałoby się koronny argument, z tym nie można się kłócić. Badania naukowe, szachmat lewaki. Ale dla pewności sprawdźmy ten artykuł, dobrze? I co znajdujemy? Na trzeciej stronie autorzy tegoż badania wyjaśniają kategorie badanych pedofilów. Wyjaśniają generalnie, co badają. I czytamy, że pedofile zazwyczaj odczuwają pociąg do dzieci o specyficznej płci i w specyficznym przedziale wiekowym.
badania kategoryzują pedofilów w zależności od tego, czy czują pociąg wyłącznie do młodych chłopców, tak zwana pedofilia homoseksualna, wyłącznie do młodych dziewczynek, pedofilia heteroseksualna, czy dzieci z obu płci, pedofilia biseksualna. Procent pedofilów, którzy odczuwają wyłączny pociąg do chłopców, wynosi między 9 a 40%. To badanie nie sugeruje, że homoseksualiści są bardziej skłonni do molestowania dzieci, jedynie, że większy procent pedofilów odczuwa pociąg do chłopców lub chłopców i dziewczynek. Czyli to, co napisała pani, a właściwie obie panie, na portalu prawy.pl, to bezczelne kłamstwo. Bo artykuł, do którego się w sumie obie odnoszą, nie mówi i w ogóle nie odnosi się do relacji orientacji seksualnej do pedofilii, homo, hetero czy biseksualnej, mówi jedynie o kategoriach samej pedofilii. Czyli w tych badaniach określenia homoseksualny pedofil czy heteroseksualny pedofil nie odnoszą się do osób, na przykład takich jak ja, do dorosłej osoby heteroseksualnej i dodatkowo jakiejś pedofilii, tylko odnoszą się do osób, które czują wyłączny pociąg do dzieci i następnie się kategoryzuje, czy odczuwają ten pociąg do chłopców, dziewczynek, czy do jednych i drugich. Jest wiele innych badań, zresztą dużo z nich sam cytowałem w jednym z moich poprzednich odcinków. Link do tego odcinka znajdziecie tutaj, w opisie filmiku oraz w komentarzu pod filmikiem, które pokazują, że homoseksualiści nie są bardziej skłonni do pedofilii, a mało tego, bardzo często sami pedofile nie mają orientacji seksualnej w rozumieniu pociągu do innych osób dorosłych. Zatem pojęcie orientacji homo, bi, heteroseksualnej, a pedofili to są jakby osobne kategorie. Zatem zarówno pani Ania, jak i pani Agata z portalu prawy.pl powinny nauczyć się angielskiego, czytania ze zrozumieniem i przestać kłamać. Moją uwagę przykuł także artykuł z portalu Bibuła, a konkretnie ostatnie zdanie, które brzmi: warto zauważyć, że zachodnioeuropejska centroprawica ma tradycję kapitulacji przed promowaną przez partie liberalne i lewicowe inżynierią społeczną. I tu ponownie muszę zainterweniować. Inżynieria społeczna oznacza celowe przekształcanie społeczeństwa, najczęściej za pomocą ogłupiających socjotechnik czy propagandy. Ale to określenie nie pasuje do wprowadzenia małżeństw homoseksualnych, głównie dlatego, że ten pomysł nie pojawił się znikąd. Nie jest to pomysł odgórny, co oddolny. Bowiem między innymi za pomocą badań naukowych z ostatnich dekad wiemy, że homoseksualizm i biseksualizm, w sumie inne orientacje seksualne, nie są chorobą. Homoseksualiści nie są nienormalni, niebezpieczni, nie są zagrożeniem dla dzieci. I co ważniejsze, że tysiące par homoseksualnych w każdym społeczeństwie już żyje razem i część z nich wychowuje dzieci. Zatem potrzebne jest prawo, wprowadzenie nowego prawa, by uregulować relacje i po prostu status tych osób. Zatem nie jest to o tyle inżynieria społeczna, co po prostu prawo nadganiające za rzeczywistością społeczną. I szczerze, prawdziwą inżynierią społeczną jest próba negacji i fałszywej demonizacji innych orientacji seksualnych. I taki ostatni komentarz na koniec. Pamiętajcie, że jest ogromna różnica między sakramentem małżeństwa, a instytucją czy kontraktem małżeńskim. Sakrament małżeństwa to jest doktryna religijna. W tej i w jakiejkolwiek innej religii jest to coś, co jest poza zasięgiem jakiegokolwiek państwa, ustawy czy dekretu. To jest religijna kwestia i nawet, przypuszczam, sami wierni nie byli w stanie by jej zmienić. Co kontrakty małżeńskie mają osiągnąć? To sprecyzować prawa, obowiązki i zobowiązania osób, które wchodzą w ten kontrakt, w tą relację, a także sprecyzować prawa i obowiązki względem dzieci i reszty członków rodziny. Ale jakikolwiek kontrakt małżeński, o ile nie żyjemy w państwie totalitarnym, nie będzie narzucał nam, jak mamy kochać, jak mamy żyć, jakie relacje mamy tworzyć. To wszystko zależy od nas. Jeżeli ktoś chce mieć małżeństwo według ideału katolickiego, prawosławnego czy jakiegokolwiek innego, oczywiście z poszanowaniem autonomii i godności drugiej osoby, niech buduje sobie taki związek. Jedyne o co chodzi, to to, żeby nie odbierać tego prawa innym, tego prawa do tworzenia swojej własnej relacji i do pewnej ochrony prawnej tej relacji.
I to mój komentarz w tej sprawie. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to zachęcam Was bardzo serdecznie i otwarcie do polemiki ze mną w komentarzach. Jeżeli się ze mną zgadzacie, no to też Was zapraszam do polemiki, ale może nie tyle ze mną, co z osobami, które się ze mną nie zgadzają. Tak czy siak, czy Wam się podobało, nie podobało, zgadzacie się, czy się nie zgadzacie, zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrybowania programu i widzimy się już za tydzień na rozkminie na temat feminizmu. Do zobaczenia.